Właśnie wyszedł księżyc, zrobiła się noc, a my mamy zaledwie 10 minut na zbudowanie tajnej bazy, bo gdy zrobi się normalny dzień i powstanie słoneczko, to wtedy przyjdzie do nas we własnej osobie Sandrop! Musimy się szybko przygotować! Za nocy musimy budować, bo wtedy go nie ma, ale gdy pokaże się dzień, to on tak samo. Bierzmy materiały i zacznijmy budować. Ja biorę żółtą wełnę, blok złota, wszystko co jest żółte. Najlepiej, bo Sandrop też jest żółty. Weźmy żółtą szybę, żółty dywan, żółte łóżko, dużo żółtych, nawet szelkerowa skrzynia, nawet glazurowana terakota. Alek, tak samo bierz. I uwaga, każda jedna łapeczka w górę daje nam jeden blok żółty więcej. Jakbyście chcieli, to możecie kliknąć żółtą łapeczkę w górę. Zobaczymy, czy będzie żółta łapeczka, nie? Alek. Dokładnie, ona się zamienia w żółtą, jak tak, to klikajcie, zobaczymy, czy to się zamieni w żółte, a jak nie, no to sprawdźcie tego lajkacza, a my szybko budujemy. Dawaj, Alek, dawaj. Czy masz jakiś lepszy sposób? Ja już biorę tutaj rzeczy na pułapki, momencik. Tak, pułapki. Musimy zrobić szybkie pułapki, mocne i wszystko, co jest związane z żółtym kolorem, bo taki Sandrop jest. A cokolwiek by się nie stało, to też pamiętajcie o subskrypcji. Jak już tam klikacie łapeczki, to zostawcie taki czerwony przycisk tam na dole, wbijamy 500 000. Jakby ktoś mógł, to chociaż jednego subika, to z góry każdemu dziękuję, a ja sobie później sprawdzę, kto klika, a kto nie. Ja już buduję ściankę. Zróbmy ścianę z łóżek. Z łóżek? Jak z łóżek? Jak ty to chcesz zrobić niby? No z żółtych łóżek, patrz, tutaj pyk, radę, pyk. Tak? Jak ty to chcesz? O, co jest, teraz. Ja śpię! Nie chcę spać teraz. Ty nie śpi, teraz jest za wcześnie. Jak ty chcesz to postawić? Dookoła łóżka chcesz? Serio? No dobra. No może to nam coś pomoże. On pójdzie spać, no bo wiesz. No nie wiem, czy on pójdzie spać. Dobra, zróbmy, pierwsza nasza obrona to łóżka. Damy radę. Może on pójdzie sobie spać, a jak nie, no w dzień wątpię, wiesz, ale spróbujmy, wszystko się liczy. To się nazywa uśpić przeciwnika. Tak, musimy go uspać. Jego, jak to się mówi? Jego, uspać jego, to takie miało czujność. Swoje... Czujność, tak, uspać jego czujność. Czysta IQ. Jakaś ściana z łóżek, no to jest dobra. Piękne. Tak, budujemy jeszcze tutaj sobie na dole wszystko żółtego koloru. Może w ten sposób jakoś to nas uchroni. Zrobimy też dookoła naszej bazy lawę, wodę, wszystko, co nam mogłoby pomóc. Jakieś pułapki fajne. Alek zbuduje nowe pułapki. Dawaj, Alek, pokaż coś, cokolwiek umiesz. Jakieś zapadnie, albo armatkę możesz budować, a ja sobie to obkleję wszystko, dobrze? Weźmy dobrze, jeszcze pochodnie. Pochodnia. Szulkerów żółtych. Rozświetlmy sobie w nocy pochodnią, żeby do nas czasami też Mundrop nie przyszedł, bo to będzie beka, jak Mundrop tutaj nas odwiedzi. Nasza tajna baza będzie mała, ale bardzo dobrze zabezpieczona i twarda w miarę. Okej, oświetlamy sobie dookoła pochodniami. Super, pięknie, żebyśmy widzieli bardziej. W środku też możemy zaraz postawić. Tutaj jedną pochodnię, tutaj drugą. Kopiujemy i stawiamy teraz podłoże. Alek, a ty robisz pułapki? Te szulkerowe skrzynie. No, ja robię skrzynie. Tam z szulkerów ścianę, pa. Dobrze, no to rób ścianę z szulkerów. Wszystko, co z żółtego koloru najlepiej. Zobaczymy, czy nam coś pomoże, bo słońce też będzie żółte. To może to nie spali, nie? Bo Sandrop jest takim słoneczkiem. On generalnie mocno świeci, więc promienie będą solidnie. Musimy uważać, żeby nas po prostu nie spaliło. To możemy tutaj wodę wylać. Dajemy, tak? Wodę, a woda nam pomoże przed... A właśnie tak, woda nas ostudzi przed gorącem. No bingo. No dokładnie. Dobra, to wylejemy wodę zaraz. Czekaj, jeszcze tutaj budujemy. Wow, dookoła jest skrzynia szelkerowa, jeszcze w środku są łóżeczka. Ej, bo ty zasłaniasz łóżeczka, on musi jakoś do środka... My też musimy mieć jakieś wejście, ziom. Trzeba to buduje na zrobimy wejście. Wejście do tych łóżek. Zrobiłem wejście, mam pięknie, jest wejście. Ej, ja mogę zrobić wejście z łóżek? Czekaj, a jakbym tak postawił? Da radę? Czekaj, o, da radę, patrz. Możesz robić, jak murek z wejścia, zobacz chłopie, zobacz to. Ej, mam jeszcze lepszy plan. Genialne. A jakbym coś takiego zrobił? Musimy podłogę zrobić z tego, pa. Ej, czekaj, patrz co ja wymyśliłem, zaraz, zobaczysz to. Uwaga, bierzemy teraz tak, kolejne łóżeczko, tutaj stawiamy, dlaczego nie mogę postawić skrzynki? O, postawiłem, czekaj, nie leż, nie leż, uwaga, patrz co, widzisz? Nie, to jest genialne. No, dobre, co? Chłopca 200 IQ ma, a czekaj, ja mogę coś spróbować, czekaj. A zrób tak, widzisz, łóżko na łóżku, to tak potrafi, no kto, tylko Smajslu. Ej, spieszmy się, bo księżyc już zachodzi na dół, co jest tak szybko? Zaraz będzie dzień i on tu przyjdzie, dawaj.
dawaj, dawaj, dawaj. Łóżka na dole. O, to też fajne. Czemu moje łóżko znikło? A pojawiło się. Niechcąc. Dobra, okej, niech to tak jest, postaw. Szybko, spieszmy się, już po księżycu, jak to szybko minęło, lol. My jeszcze lawy nie mamy, lawa, woda, czekaj. To spiesz się. Dawaj, nie wiem, lawa, czy jest dobra? Jej, ubierzemy wodę, bo będziemy wodę, musimy to zalać. Woda chyba będzie lepsza. Dobra, dookoła bazy leje, żeby było bardzo dużo wody, bo woda może nas ustudzić po prostu, woda nam może naprawdę pomóc. Dawaj, wylewamy, te pochodnie mnie padają. Całe drzewo wyleje tutaj z wody, patrz, drzewa nas ochronią. Fontanna wody. Koło naszej bazy. Mam pomysł na pułapkę. Super, mamy fontannę wody. No, tutaj dajemy jeszcze wodę, tutaj dajemy, ale dookoła nie tego. Mi pułapek. Super, patrz ile mamy wody. Patrz, jeszcze więcej wody. Troszeczkę dużo stają tej wody, żeby nas ostudziła, bo słońce może być bardzo mocne, gdy Sandrop się pojawi. A żeby nas nie spaliło, to do tej wody sobie wejdziemy. No i super, tu mamy fontannę. Elegancja Francjo. Takie zaraz, zalałem wszystko. Pięknie. Dobra, momencik, testuję. O! Co stestowałeś? Pokaż, co masz. Pa, tutaj. Co staj to na jest? Tym. Wow! Co zrobiłeś? Pokaż jeszcze raz. No, staj na tym. Okej, stanę. I co się... Co to poleciało do góry? Widziałeś? Patrz, tutaj. Siu. No, widziałem. Ej, co jest? Ogień leci do... Co to leci? Pokaż A, jeszcze to raz. To jest tajemnica, ale pokażę ci coś jeszcze lepszego. Czekaj, daj mi chwilę, to jeszcze lepiej to zrobię. Okej, dobra, czekaj, no to wtedy ja tu dobuduję sobie sufit. A weź tą, musimy postawić też może lawę wylejemy. Dobra, wiecie co, ja wyleję to lawę przed wodę. Wyleję lawę, a ja się stajemy tym ogniem. Okej, ja wylewam lawę tutaj, to będzie takie ciężkie dojście do naszej bazy, bo on będzie musiał ominąć lawę, będzie musiał ominąć wodę, więc to będzie takie podwójne zabezpieczenie. Wylewamy, teraz dużo wody. Szans tutaj nie ma z nami. Czekaj, tu jest... O nie, tu są drzewa, to może się spalić. A dobra, kij. Może się nie spalić, czekam. Dajemy więcej lawy, więcej, jeszcze lawy, jeszcze, jak najwięcej się da. Dobra, o pięknie to się prezentuje, zaraz podlecę do góry i wam pokażę. Zobaczymy, czy on przez lawę przejdzie sobie normalnie, a jak nie, jak przejdzie, no to wtedy zostaje woda, nie? Jeszcze możemy te pułapki, właśnie pułapki miałeś zrobić. Weź je rób szybko, bo zaraz będzie serio słońce, nie? Okej, wylałem. Już robię. Jak to się prezentuje, zobaczcie tylko. Tylko proszę państwa! Woohoo! No panie, nie, Smilu, źle. Już tutaj prawie wow. Pułapka gotowa dla pana. Nasza żółta tajna baza otoczona, ale to mega się prezentuje w nocy! Zobaczcie tylko, spójrzcie sami, ile wody i ta baza taka świecąca, tam jeszcze mechanizmy robi, ale wow! Jak wystrzeliły po... Piękne to było, no widziałem, pokaż jeszcze raz. Jeszcze raz, i pyk! Wow, no, dobra, to może go też tego, no, może go powstrzymać. Dookoła mamy lawę, pięknie wylana, tylko szybko się ogień rozprzestrzenia. O nie, las się podpalił, ugaś to. Czekaj, co? Szybko, nie. Czemu ty spalisz nam las? Mamy problem, Houston, wiu. Karetka, straż pożarna. Nie, straż pożarna. Dobra, kij. O nie, to dalej... się szybciej się rozprzestrzenia. A dlaczego tak to się przerozprzestrzenia? O nie, więcej ognia, tego nie przemyśliliśmy. O, co jest zgane? Księżyc zachodzi, serio? Słońce powstaje. Co, słońce wstaje. Ale jak tak szybko? Nie zdążyliśmy dokładnie wybudować bazy, a już jest słońce? O nie, to czekaj, ja nam te pułapki powiększę trochę chociaż. Dawaj, spiesz się. Dobra, kopuj. Bierzemy do tej strony. Jeszcze więcej. Weź może to kopiuj, wkleję jakieś magiczne sztuczki, rób. Dobra, się robię. Każda minuta teraz nam zależy na tym, bo Sandro pojawia się, gdy jest słońce. Patrz. A właśnie słońce wychodzi do góry. Szybko, Alek, szybko. Co ty zrobiłeś? Skopywałeś to. No ale źle, o teraz lepiej. O dawaj, kopuj nam bazę, bazę nam powiększ, chłopie. Powiększ nam bazę i zrób ścianki, sufit, dawaj Alek, no. Tutaj dobra. Na to ręcznie nawalam, Alek, w ręk, siła w twoich rękach. Się. Dawaj. Patrz na to. Patrz, pokaż to, pokaż. Pokaż Alek, swoje moce. Pyk. Wow! Joka wysoka baza, zobaczcie. Teraz już nikt nas nie przejdzie. No nieźle, a jak się wspiniemy tam do góry? Jakieś drabinki walne, patrz, czekaj. Okej, rób drabinki, dawaj. Ale super, wow, takie poziomowe. Nie ma czasu tutaj, to trzeba. Właśnie jak słońce. Jest słońce, on tu gdzieś może być już w okolicach. Sandro przyjdzie. O, jest. Co jeszcze drabinka. Może? Postawiasz złote szybę, może żółta szyba. Może do tego jak zobaczy żółtą szybę, to się ucieszy i nie będzie nas atakował. Albo nie, szyby ko naszej bazy, może nas uchroni. Szybko budujemy. A nie mogę postawić tutaj, a czemu? A tutaj będę stawiał, patrz. O, bingo, mogę usunąć, szybki zrobimy tutaj, patrz. Ty, gdzie w te dziurki co dałeś? Genialne, zobacz. No to dawaj, wypełnij teraz. To ładnie, elegancko. Wypełniam szybciutko. Okej, zrobimy sobie po prostu szybę, żeby przez te dziury nie mógł się przycisnąć. Elegancja, patrz jakie to jest pomysłowe.
No i przez nie możemy sobie patrzeć, nie? Jak wejdziemy do góry, możemy zobaczyć, czy gdzieś Sandro będzie szedł tutaj. Też weźmiemy sobie najlepszy sprzęt EQ, jaki jest w Minecrafcie, żeby się uchronić. Dobra, tutaj jeszcze ustawiam. Pyk, pyk, to rozwalam. O, i jeszcze... kolejne wieżyczki. Zrobiłeś kolejne jeszcze więcej? No, ale tutaj coraz więcej. Szybki. Dookoła awansy nam robię. Ale dużo tego też jest. O nie, dobra, tego nie robię do samej góry, nie ma opcji. Wiesz co, ja tylko zrobię do jakiegoś poziomu to. Tyle chyba wystarczy. No, już dalej mi się nie chce klikać. Okej, zrobiłem tylko na dole, żeby na dole się nie mógł przycisnąć, a zobaczymy jak u góry. Okej, tu są szybki na dole, tylko te rozwalę, żeby było w miarę równo i ładnie. Czekajcie, to rozwalę, bo brzydko postawiłem. O, ale jak ci idzie? Kolejne armatki zrobił. Weź może zrób coś ze strzałami czy coś. Albo nie wiem, co tam potrafisz. Dobra, tutaj jeszcze rozbijam. Okej, ja już ładnie to naprawiłem. Oj, chciałem powiedzieć, ładnie naprawiłem. Mam to, zrobione. Okej, nasza tajna baza jakoś wygląda, się prezentuje w ten sposób. Woohoo! Jest bardzo, 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 ale to bardzo wysoka. Aż do nieba. Ej, naprawdę jest wysoka. Serio, serio. A tam na dole. Ta woda z lawą fajnie to tworzy, takie kółeczko, obrąb, nie? I tutaj dopiero się ona kończy. Jesteśmy za chmurami, za mgłą normalnie, ty. To jest twoim zdaniem super? Popatrz na moje armatki, pa teraz. Dobra, dobra. Ej, czekaj, bo tutaj mamy problem, bo tu nie przemyślałeś tego. Czekaj, czekaj, czekaj. Musimy zrobić tutaj... Co to by... Ło, ale wyszczeliło! Musimy zrobić platformę u góry, żebyśmy mogli wejść sobie na sufit czy coś. Dobra, patrz dookoła, czy Sandrop nie idzie. I zbieraj już itemy z EQ najlepsze. Dobra, możesz wyciągnąć co zrobiłem? Co ty zrobiłeś? Ile to leci w powietrze, ile kul! Ej, bo nasza baza się teraz pali! O nie! Coś ty narobił! Nie! Baza się pali! Co ty zrobiłeś? Ja najgorzej! Zatrzym to! Wpisuj coś! Zatrzym ogień! Szybko, już. Alek! Wpisuję! Co ty zrobiłeś? Yeah. Dobra, zatrzymałem! Czekaj, bo trzeba ten redstone wyłączyć. Wyłącz to i wpisz komendę. Zatrzym to, bo nam spalił całą bazę. Czekaj, bo mi laguje. O, rozwaliłem. Coś ty narobił. Taka piękna była. A to tylko kawałek w sumie. To kawałek, ta. A dobra, to nic się nie stało tutaj. Wiecie co? Tutaj wejdziemy sobie do tego poziomu. Nic się nie stało. To Polacy, nic się nie stało. Patrz, tutaj sobie odbuduję normalnie, elegancko mamy, zobacz. No a tutaj gasimy płomień, nie? A u góry niech się pali tam kiedyś z górą. A dół się nie pali, więc to tak. A dół się nie pali, tu się liczy, nie? Że się na dół nie pali. Dobra, a tu sobie wybudujemy, o, elegancja, Francja, chłopie, wszystko. Ja i tak planowałem skrócić tą wieżę i tak, odratowane to jest, dobra, tutaj jeszcze postawiamy te bloki, tutaj z tej strony. No, i przepięknie, dobra, jest baza, to nie jest. Ja byłem, to był Sandro, to zrobił. Ej, weźmy, to Sandro. Weźmy sobie też już skrzynkę i tutaj sobie wrzucimy najlepsze rzeczy. Dawaj, ale dawaj szybko, już musimy się przygotować. Daję sobie skrzyneczkę i do niej włożę rzeczy. Czy jest tu coś nederytowego? Nie, nie ma. Ojeju. A diamentowe? Ale są diamentowe rzeczy. Nederytowych nie mamy, na tej wersji nie ma po prostu. Ale diamenty powinny nas uchronić. Bierzemy sobie diamentowy miecz, sikierkę i kilof, jakby coś się przydało. I wiesz co sobie wezmę jeszcze? Wezmę złote jabłuszka, które mnie powinno chronić. I też wezmę złote marchewki na wymianę. A, i na wymianę weźmiemy blok złota i sztabka złota oraz ruda złota. Z tym będziemy się wymieniać z Sandropem. Może przyjmie nasze zdobycze, nas oszczędzi. Rozglądajmy się teraz dookoła. Musimy zobaczyć, gdzie on jest. Strzała tu jest. Strzała? No widzisz tutaj? W ścianie. Ktoś walnął w nas strzałą. I ona ma końcówkę złotą. Ale pytanie, kto? Dobra, Alek, ubieraj się w diamentowe rzeczy. Co ma żółte? No serio? Złotą końcówkę ma jakby. Pokaż, gdzie? Czekaj, bo no nie z drugiej strony, po lewej w ścianie. Ej, jakby. Faktycznie. Jest to złote. Patrzcie, żółte. Tam odstaje od strzały. To jest złota strzała. Żółta. A czekaj, a wezmę się tutaj. Znowu strzeliło. Ej! Gdzie strzeliło? Blisko ciebie? We mnie wleciała prawie strzała, no. A tu nie widzę. Gdzie, gdzie? Prawie. Gdzie? Gdzie jest? Gdzie obok widzisz? Ciebie przyleciała strzała. O, obok mnie? Ja nic nie widzę. Czekaj. Halo! Kto nas nawala strzałami? Gdzie jesteś? Ej, stamtąd, ała, dostałeś! O, czemu się palisz na biało? Jakiś dziwny. Masz strzałą wbite. Ej, odwróć się. No, ale czemu ja świecę? O, dostałeś w rękę strzałą! Ała, auć! I się świecisz jakoś. Wyjmij to! Ja czekaj, pomogę ci! Czekaj. Utknęła. Ej, uważaj, kolejna leci! Utknęła. Ej,
Patrzcie, to jest żółta strzała, złota! To na pewno od Sandropa! Spójrz tylko, widzisz? Jest ten żółty kolor! Widzę. On do nas nawala strzałami! Chyba widzę go! Znad przeciwka! Koło drzewa! Ale przeciała koło głowy! Nawala do nas! Jak blisko! Spójrz, prawie mi trafił! Czego chcesz od nas? Mundropie! Ole, do mnie leciała strzała! Musimy go załatwić, albo wyśmy ścianę zróbmy, patrz, ja zasłonię się. Idzie, zbliża się. Patrzcie. Uważajmy, co robisz? Ścianę buduję. Dawaj go też z łuku, my nie mamy łuku. No właśnie. Zobacz, na środku jest słońce, to mu daje pełną energię, jeszcze w dodatku ten ogień, no który właśnie też mu naświetla to. Sandrop to przeszedł. To? Jaki mądry Sandrop, wybudował sobie ziemię, trawę. To? Przeszedł lawę. Ej, patrz, buduje sobie blokiem trawy. Co? Musimy go zepchnąć. Alek, dawaj strzały. Masz strzały? Szybko. No właśnie nic nie mam. Nie masz strzał? Serio? No to co mu rzucamy? Śnieżkami. Mam pomysł. Patrz co? Na mnie. Jaki Czekaj. Masz pomysł? Co zrobisz? Elytrum. Elytrum podejdź do niego. Tak, polecę, zepchnij go. Dokładnie, zepchnij go. Dawaj, leć, mój bohaterze. Pyk. Serio? Padłeś. Alek, gdzie jesteś? Alek! Alek! Gdzie jesteś? Jestem. A dobra, tutaj się pojawiłeś. Drugi raz leć. Dawaj, Alek. Drugi raz? Dawaj. Zjem jabłko zjem. Dawaj i leć. Musisz to wygrać. Zepchnij go. Tak! I co, nie zepchnęłeś go? Uważaj, on idzie do ciebie. Uważaj, Alek, uciekaj. On cię ściga. Sandro go nawala. Szybko. Alek, dawaj do mnie. O, poleciał. Dawaj, teraz ma kolej. Ja chcę zrobić. Ja. O, lecę. Czekaj, uderzę go teraz. W niego. Sandropa, dostanie. A nie, to ja dostałem. Ała. Nie trafiłeś. Z łuku, czekaj, mam problemy, jestem w wodzie, nie mogę jak wyjść. Czekaj, nie mogę odpalić fajerwerki. Czekaj, lecę. No dawaj, nie mogę się wybić od wody. On nawala do ciebie już, jak on wygląda. On zaraz na mnie celuje. A, dostałem. Szybko, leć. Czemu nie mogę się wybić? Halo. Głębiej wody weź. Do głębiej wody. Czekaj. No leć, czemu ja nie lecę? A! Czekaj, ratuję cię! Nie mogę, to nie działa! Strzączyły mi się fajerwerki! Musisz tutaj do głębokiej wody, tutaj wejść! No nie mam fajerwerek już! On do nas nawala, spójrz, to stoi! Jak on wygląda! To Sandrop! Jak się uśmiechnął! Jakie ma nad sobą efekty, zobacz! Jak on się pali! Złoto, on jest pełen energii! Jak się świeci i uśmiecha! Nawala do ciebie tym łukiem! Ej! Zobacz, jak on trzyma łuk w ogóle. A, dostałem. Ała. Ale weź go. Może złoto będzie chciał. Zebrał. Wziął. O, patrz, uśmiecha się. Cieszy się. Zobacz. I coś nie będzie zapalił się, zobacz, jak on się świeci. Fajnie. Buduje się do nas. Ej, buduje mi most, patrz. O, miły Sandrop, tak jest. Miły. Nie miły. Czekaj, szybko. Do bazy. Do góry. Na górę, tu będziemy bezpieczni. I coś trzeba wymyśleć. Szkoda, że nie wzięliśmy łuku. Albo czegokolwiek. W tej skrzynce nic nie mamy. A w tej skrzynce? Ja mam tylko szapkę złote. Możemy się wymienić z nim. Ale on nie chciał tego. Nie wiem, co zrobić. Czemu my tego nie przemyśliliśmy? Czekaj, gdzie on jest? Ale mamy jeszcze diamenty. Wchodzi do naszej tajnej bazy. Odpalaj te fajerwerki swoje, no! Odpalaj to! Dawaj, czekaj, Alek! Dawaj. Zaskoczyłem! Nie mam redstone'a mi brakuje! Serio? O, on jest u nas! Stawia TNT! Nie pozwól mu! Chce wysadzić naszą bazę z wełny! No to mamy problem! Jak to odpalić? Czekaj, lecę do niego! A masz ty, Sandropie, nie możesz tego zrobić, słyszysz? Nie możesz! Powstrzymaj go! Rozwalam TNT, rozwalam! Nie podpali, nie podpali! Zdążę zniszczyć! O nie, podpalił! Nie! O nie, dwa Uciekaj TNT! Czekaj, dostałem! Rozwolną bazę! No nie! Ta baza była zbyt miękka, bo zrobiliśmy ją z żółtego koloru, a ten materiał jest słaby! Strzela dalej do nas! O, ty mały, czekaj, zmiecza go! A masz głowę! Nic mu nie mogę zrobić! Zobacz, nawalam go! Żadnych obrażeń nie zostaje! Dawaj! Jaki on ma panel z tyłu głowy! Obrzućmy może go z sztabkami złota! Może będzie milszy! Sandropie, proszę, nie bij nas! Masz dużo złota! Proszę bardzo, żółte uwielbiasz! Nie, diamenty mu nie dawaj, bo się wkurzy! Nie dawaj mu diamentów! Ma złoto, żółte, proszę bardzo! Blok złota! Co tylko zechcesz, ale nie rozwalaj nam tajnej bozy! Uśmiecha się! Patrz, kiwa głową! Tak jest! Dobrze! I co? Wszystko w porządku? Jesteśmy wesoły? Jakie on ma oczy! Wow. Ja chcę piątkę mu przybić. Piątka! Jak Sandropie? Uderzył mnie! Dostałem z pioruna, nie! On oszukał nas! Nawala we mnie piorunem! O, ty mały! Dostałem! Dwa serduszka mam! Szybko! Złote jabłko! Nie mogę paść! Dawaj, dostałem z pioruna! On nawala piorunami w dzień? Jak to możliwe? Ale nie wiedziałem, dostałem ja teraz!
chmur nie ma mocno. Nawet. No chmur nie ma, on nawala piorunami. Jak to możliwe? On steruje nad pogodą? Co jest zgane? Zamurujemy go. Dawaj, murujemy, tak, genialny plan. Zamurujmy go z blokiem złota. Nasza tajna baza wytrwa to. Dawaj, dookoła go murujemy. Zobaczcie, mamy uwięziony Sandropa. Tak jest, tak jest. Uwięziony. Ha, i co teraz? Co zrobi? Wyszedł, a nie wyjdzie już. Co zrobi? Sandrop został przez nas uwięziony. Czekaj, może mu podejdę. Walnę w ten panel. Na głowie ma. Widzę, zobaczcie, są kabelki. Uderzę go. 3, 2, 1. A masz ten panel, O, jaki on jest twardy. Co jest? Bigo, nie mogę. Ej, sikierka nie działa. Sikierka nie działa, zobacz. Co się... Co się stało? Ale... Załatwił mnie. O ty mały jeden, chodź tutaj, a masz głowę, a masz panel, a on jest zatwarty, sikierka nie daje rady, zobacz, nie mogę go uderzyć, nie mogę go w ogóle trafić w ten panel. O, patrz, mnie nie bije, jak się uśmiecha. Proszę, nie rób mi nic, Alek był słaby, ale ja będę twoim sługą, dobrze? Będę twoim kolegą. Przegraliśmy. O nie, zespiłem się gdzieś indziej. O, to koniec. Sandrop był mocny, a co dopiero Moondrop. Chcecie zobaczyć Moondropa? To zostawcie łapeczkę w górę, zobaczymy jaki on będzie w porównaniu do Sandropa. I też subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, tak samo Alka. Możecie wbić na mojego Facebooka, zobaczyć zdjęcia, zaobserwować mnie. Wszystkie linki macie tam na dole w opisie, tak samo Instagram. Jak mnie zaobserwujecie, to ja będę widział i z góry każdemu podziękuję. Albo też wejdę na wasze profile jak chcecie. Tak samo 4 ostatnie filmiki. Pamiętajcie też o moim sklepie smajster.pl, bo tam wyprzedaż jest końcowa, więc tych produktów już nie będzie, rzeczy, które tam na obecnym stanie są. No i co? Widzimy się jutro codziennie na tym kanale Smyslow Games. Pamiętajcie!